10 państw z największą ilością więźniów. Listę stworzyłem na podstawie wskaźnika uwięzienia na 100 tysięcy osób. Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Brytyjskie terytorium zamorskie w Ameryce Środkowej w basenie Morza Karaibskiego obejmujące 36 wysp. Brytyjskie Wyspy Dziewicze są jednym z najbardziej popularnych rajów podatkowych. W 2004 roku było tam zarejestrowanych około 550 tysięcy firm. Stanowi to około 40% wszystkich firm typu offshore na świecie. Przychody wysp związane z obsługą takich firm są obecnie większe niż przychody z turystyki. Wyspy zostały odkryte w 1493 roku przez Kolumba. Mimo że wyspy te są dość odcięte od świata i można powiedzieć, że w takim miejscu zapewnienie bezpieczeństwa powinno być stosunkowo łatwe, to państwo to trafia na naszą listę. Mianowicie Wyspy Dziewicze plasują się na miejscu 10 i na 100 tysięcy mieszkańców aż 470 trafia do więzienia. Mariany Północne. Terytorium stowarzyszone Stanów Zjednoczonych położone w północno-zachodniej Oceanii. Terytorium zajmuje północną część archipelagu Marianów położonego w Mikronezji w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego. W jego skład wchodzi 14 wysp, a powierzchnia wynosi 447 km kwadratowych. Zamieszkuje około 80 tysięcy osób, głównie Mikronezyjczyków. Stolicą Marianów Północnych jest Capitol Hill. Mariany Północne są terytorium zależnym, posiadającym status terytorium nieinkorporowanego, zorganizowanego w statusie wspólnoty zależnego od USA o dużej autonomii wewnętrznej, co odpowiada statusowi terytorium stowarzyszonego ze Stanami Zjednoczonymi. Otóż w Marianach Północnych na 100 tysięcy mieszkańców w więzieniu przebywa 482 osoby. Malediwy. Archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie położone na Oceanie Indyjskim około 500 km na południowy zachód od położenia krańca Indii. W XVI wieku wyspami starali się zawładnąć Portugalczycy i Holendrzy, a od 1796 roku stały się brytyjskim protektoratem. W 1965 roku Malediwy uzyskały niepodległość jako monarchia. Po 3 latach przeprowadzono referendum i w listopadzie tegoż roku proklamowano republikę. Malediwy są krajem muzułmańskim i znajdują się na naszej liście na miejscu 8 na 100 tysięcy mieszkańców, 499 jest w więzieniu. Kuba. Wyspiarskie państwo unitarne w Ameryce Północnej położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antylii. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba oraz szeregu otaczających ją mniejszych wysepek, z których największą jest Isla de la Juventud. Prawa człowieka na Kubie były powszechnie łamane za czasów dyktatury Batisty. Są one również łamane, lecz w mniejszym stopniu za czasów rządów braci Castro. Dokumentowanie morderstw politycznych oraz innych przypadków łamania praw człowieka zajmuje się tamtejsza organizacja Cuba Archive oraz Amnesty International. Kubański kodeks karny przewiduje kary więzienia do 20 lat za czyny, które zagrażają integralności państwa. Wprowadzona w 1999 roku ustawa 88 przewiduje z kolei kary więzienia za stwarzanie zagrożenia dla socjalistycznego państwa i tym samym na Kubie na 100 tysięcy mieszkańców w więzieniu przebywa 510 ludzi. Rwanda. Państwo w środkowo-wschodniej Afryce o powierzchni 26 tysięcy km kwadratowych. Rwanda graniczy z Burmej, Demokratyczną Republiką Konga, Tanzanią i Ugandą. W 2016 roku w Rwandzie mieszkało 12 milionów mieszkańców. Ma wiele języków urzędowych i należy do Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz do szeregu innych organizacji. W 2009 roku przystąpiła do Wspólnoty Narodów. Rwanda od lat targana jest problemami politycznymi oraz wewnętrznymi. Z kolei aktualnie na 100 tysięcy mieszkańców w Rwandzie w więzieniu przebywa 511 ludzi. Tajlandia.
państwo w południowo-wschodniej Azji, graniczące z Laosem i Kambodżą na wschodzie, z Malezją na południu oraz Mianmą na zachodzie i północnym zachodzie. Dawniej nosiło nazwę Siam. Trudno jest dokładnie określić procentowy skład grup etnicznych zamieszkujących obszar dzisiejszej Tajlandii. Jest tam na pewno bardzo dużo różnych grup społecznych związanych z różnymi etnicznymi szczepami w Azji. Jakby nie patrzeć, Tajlandia jest państwem, w którym turystyka jest bardzo rozwinięta, a co za tym idzie, szerzy się tam przemysł, że tak powiem, narkotykowy, a przy okazji oczywiście prostytucja. To wszystko stwarza idealne podwaliny do łamania prawa. Otóż w Tajlandii na 100 tysięcy mieszkańców w więzieniu przebywa 531 osób. Wyspy Dziewicze. Terytorium zależne Stanów Zjednoczonych w Ameryce Środkowej, w basenie Morza Karaibskiego, obejmujące trzy duże wyspy wulkaniczne i kilkadziesiąt mniejszych wysepek koralowych w południowej części archipelagu. Największe wyspy to St. Croix, St. Thomas i St. John. Państwo to od 1954 roku posiada wewnętrzną autonomię, a od 1970 ma prawo wybierać swojego gubernatora. Otóż na Wyspach Dziewiczych na 100 tysięcy mieszkańców w więzieniu przebywa 542 osoby. Turkmenistan. Państwo położone w Azji Środkowej na północ od gór Kopendag, pomiędzy Morzem Kaspijskim a Amudarią. Kraj rozciąga się na 1110 km od wschodu do zachodu oraz 650 km z północy na południe. Większość mieszkańców stanowią Turkmeni. Turkmenistan jest państwem totalitarnym, w którym obowiązuje reżim. Dodatkowo ich prawa niejednokrotnie bardzo budziły kontrowersje ze względu na postanowienia Niazowa, czyli tamtejszego prezydenta. Na przykład stwierdził on, że Turkmenki są tak piękne, że nie powinny się malować, i zostało wprowadzone takie prawo. Tyczyło się ono co prawda tylko telewizji i występów kobiet w tamtejszej komunistycznej telewizji, no ale co zrobić? Jakby nie patrzeć, jest to kraj totalitarny, a co za tym idzie, nie dziwi tak wysokie miejsce. W tym rankingu na 100 tysięcy mieszkańców 552 przebywa w więzieniu. Salwador. Państwo w Ameryce Środkowej leżące nad Oceanem Spokojnym ze stolicą w San Salvador, graniczy z Gwatemalą i Hondurasem. Państwo to od lat jest targane wojnami. Ostatnią była oczywiście wojna domowa, która miała miejsce w latach 79-92 i miała miejsce między lewicowymi rebeliantami a prawicowymi bojówkami. Oczywiście strona rządowa była aktywnie wspierana przez Stany Zjednoczone, rządzone przez Jimmy'ego Cartera, następnie Ronalda Reagana, co pozwoliło stronie rządowej na kontynuowanie walk aż do początku lat 90. Konflikt charakteryzował się licznymi nadużyciami praw człowieka, celowym terroryzowaniem ludności cywilnej oraz szwadrony śmierci, czy też aktywnym udziałem dzieci żołnierzy. No, jak się domyślacie, to w takim państwie nie mogło nic dobrego nastąpić. No i Salwador ląduje na drugim miejscu. Na 100 tysięcy mieszkańców 590 jest w więzieniu. No i najbardziej dzikie państwo, w którym aż 2 121 600 osób przebywa w więzieniu. Czyli oczywiście Stany Zjednoczone, państwo federacyjne w Ameryce Północnej składające się z 50 stanów. Amerykański system prawny, a dokładniej więzień, kosztuje rocznie około 60 miliardów dolarów. Pieniądze te generują duże zyski przede wszystkim trzem firmom związanym z więziennictwem w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo większość więźniów to młodzi mężczyźni, z czego 4% stanowią ludzie czarni lub pochodzenia latynoskiego. W miastach takich jak Waszyngton i Baltimore ponad połowa czarnych mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat przebywa w więzieniach na zwolnieniu warunkowym lub jest w trakcie probacji, a odpowiednio dla całych stanów średnio co 18 dorosły mężczyzna.
Statystycznie czarni trafiają do więzień 5-krotnie częściej niż biali i 3-krotnie częściej niż latynosi. W 37 stanach za najcięższe przestępstwa orzekana i wykonywana jest kara śmierci. W Stanach Zjednoczonych średnio na 100 tysięcy mieszkańców jest aż 655 więźniów, co jest liczbą naprawdę olbrzymią, biorąc pod uwagę, że na przykład w państwie takim jak San Marino jest zaledwie 6 więźniów na 100 tysięcy mieszkańców i w porządku można tutaj powiedzieć, że San Marino jest po prostu małe i dlatego tak to wygląda. Ale popatrzcie na przykład na takie państwa jak Islandia, gdzie na 100 tysięcy mieszkańców zaledwie 37 jest w więzieniu, czy w Pakistanie 38. Także tam przestępczość naprawdę jest mała. Również bardzo dobrze na liście wypadła Finlandia, gdzie tylko 53 osoby trafia do więzienia, w Niemczech 77, czy nawet w Angolii zaledwie 93 osoby. Jeśli Was interesuje miejsce Polski na tej liście, to Polska jest na miejscu 79 i na 100 tysięcy mieszkańców w więzieniu jest zaledwie 195. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!